Witamy w naszej serii Pod koszem, gdzie będziemy starali się zaprezentować osoby, które na co dzień podczas meczów Orlen Basket Ligi pomagają nam, klubowi, oraz tego, żeby wszystkie rzeczy, takie jak statystyki, nagłośnienie, czy też elementy, żeby zagrały na 100%. Dzisiaj jest z nami Łukasz Skupiński, który jest szefem statystyków, tak to mogę nazwać? Może być, witam. Łukasz, powiedz mi, skąd w ogóle ten pomysł się u Ciebie zabrał na to, żeby zająć się statystykami i prowadzeniem tego podczas spotkań Orlen Basket Ligi? Zamiłowanie do basketu, tak jak u Ciebie, Mati, było od zawsze, od dziecka i tak jak samo poszło się za drugiej ligi stali na Kostocińskiego, poproszono mnie o pomoc i tak to jakoś ruszyło. A wcześniej zaczynałem u Wojtka Gielewicza w amatorskiej OLK uczyć się w ogóle jak to dotknąć. Czyli w tym przypadku nie było raczej gdzieś tam to już, może przypadkiem, ale gdzieś tam to już Ciebie kierowało, żeby pójść w tą stronę i żeby się tymi elementami statystycznymi zająć? Wtedy o tym na pewno nie myślałem, ale no już 20 lat tym praktycznie siedzę, więc tak jakoś to potoczyło. Celny, asysta zaliczona. Samo się już policzyło, wiesz? No. Kąskiewicz, tak? Kąskiewicz, tak. Celny, 0. 20-21-20. Zmiana będzie. Niecelny. Zbiórka 9. Co szczególnie pamiętasz z jakiegoś meczu, jak tutaj pracujesz, bo na pewno wiemy, że jesteś kibicem Stalówki, emocje gdzieś tam tobą stargają, ale musisz być opanowany jednak, który mecz i którą sytuację mocno zapamiętałeś. Na pewno Mistrzostwo Polski. Jak miałem okazję jako jeden z nielicznych być na sali przez COVID-a i oglądać to na żywo, więc na pewno Mistrzostwo Polski zdobyte. Za 3 celne 0, 77 asysta. Niecelny faul, rzut. Kto podawał? Dziurki, 42. Asystę na niego. Za 3 niecelnie Kulik, zbiórka 25, faul. Zbiórka 3. Szybki atak, 15 celny spod kosza. Kto podał? 3. Czarny, nie biały. Które elementy z tej Twojej pracy najbardziej sprawiają Ci radość? Ciężko tutaj mówić o radości. No samo to, że mogę przebywać blisko zespołu, być przy samym parkiecie, oglądać mecze, przeżywać to na żywo, ale no nie jest to łatwe. Wolałbym być na trybunach w wielu momentach i kibicować, a nie patrzeć w komputer. No tak, jeździ na wyjazdy, wspierasz tę Stalówkę na wyjazdach razem z klubem kibica, czyli gdzieś tam, jak nie gram u siebie, możesz trochę tej adrenalinki kibicowskiej poczuć. Tak, wtedy trzeba, bo nie da się tylko w komputerze. Celny za 3, 15, asysta 3. Faul, 6, żółty faul. Faulowany 5. Zmiana 21, wchodzi 15, 6. Niecelnie za 3. Strata 9, przechwyt 0. Niecelny 0. 5, zbiórka. A teraz, jeśli miałbyś dać jakieś, na pewno są jakieś młode osoby, które też zajmują się takimi tematami, albo ich to interesuje, jakie rady mógłbyś im dać? Czy odbywają się jakieś szkolenia? Jak to wygląda? Bo teraz też przecież Ostrowska Basket Liga Zimowa funkcjonuje i czy macie też jakichś młodych adeptów tej profesji, czy raczej nie? A jeśli tak, to jakbyś mógł o tym opowiedzieć. Jeśli są jacykolwiek chętni do bycia statystykiem, to zapraszam do kontaktu osobiście. Jak najbardziej mogę pomóc. Raz w roku odbywają się szkolenia PZ Kosz. Jest to tradycja we wrześniu, sierpniu, wrześniu. Mamy miejsce na to, żeby podzielić się pracą. Także jak ktoś jest chętny, to jak najbardziej zapraszam, pomogę. Bo tej pracy na pewno jest dużo, bo to przecież każdy mecz i młodzików, kadetów, i juniorów. Tego naprawdę czasami w weekend się dzieje naprawdę tyle, że no, każde ręce będą przydatne. Jest aż za dużo, także zapraszam. Celnie spod kosza 21. Za 3 niecelnie zbiera 5.
21 celny. Za 3 celny 42, 121. Co się orientuje, jak był Basketball Champions League, tak zwany BCL u nas, to musiałeś zrobić papiery FIBowskie. Jak to wyglądało i czy to był ciężki egzamin? Jak to wyglądało? Papiery FIBowskie zrobiłem tak naprawdę, jak jeszcze nie było pucharów, bo zrobiłem to sam dla siebie, w razie czego, po czym stale awansowałem. Przewidywałeś, że będziemy w pucharach i będą takie potrzebne papiery. A za rok były puchary, dokładnie, tak się to samo jakoś zgrało. Nie było to jakoś super trudne, było to bardzo spójne z tym, co zdajemy co roku. Testem w PZKOŚ, tylko było to w języku angielskim, tym to się tak naprawdę różniło. 0 celnie za 3,42 asysta. Niecelnie za 3,3. Zbiórka 15. Fał. Pod kosza 0, asysta 42. Faul. 25. 0 osobiste. Akcja rzutowa. Faulowany 0. Pod kosza Skele podawał asysta. 45 faul. Jeśli jest mecz, na czym tak konkretnie praca twoja polega? Bo czasami jesteś sam, czy zawsze jest ktoś, jest osoba, która ci pomaga i wskazuje, że nie wiem, siódemka zebrała, ósemka podała i tak dalej. Są takie różne rzeczy. Ja tam już gdzieś słyszałem, ale jakbyś mógł jeszcze o tym konkretnie opowiedzieć, na czym to polega ta praca. Odpowiedziałeś za mnie. Osoba, która siedzi obok mnie, właśnie dyktuje mi to, co się dzieje na boisku, bo tak jak mówiłem, patrzę w komputer, wpisuję kolejne akcje, także nie zawsze widzimy to, co się dzieje na placu i dlatego osoba, która jest obok, musi mi pomóc, podpowiedzieć, co się dzieje akurat na boisku. A powiedz mi, czy mieliście jakieś takie sytuacje awaryjne, techniczne, że nie wiem, coś się zepsuło i tak dalej, na pewno to było. A czy masz jakąś anegdotę, którą mógłbyś nam opowiedzieć? Zdarzało się niejednokrotnie, szczególnie jak Polsat nas odwiedza z komputerami swoimi. Wtedy są jakieś chochliki, ale staramy się być przygotowani, mamy swój sprzęt w aucie jeszcze zapasowy, także jakoś to zawsze ogarniamy i ludzie mogą śledzić live dzięki temu statystyki na PLK. Za 3 celnie 6, asysta 21. Wow. 77 spod kosza, asysta 21. Wow. 45, faul, 2 na 21. Zmiana. 1 wchodzi, 45 schodzi. Zmiana. A czy masz jakąś anegdotę, którą mógłbyś nam zdradzić? Co się stało takiego, no gdzieś zakulisowego? Coś, co się przejdzie do... Coś może zabawnego, może przerażającego? Wiesz co, nie, nic mi teraz nie przychodzi do głowy. To raczej takie prozaiczne sytuacje, jak awaria komputera czy drukarki. Nic jakiegoś takiego pikantnego. Dobra, dziękuję ci bardzo. Dzięki serdecznie. Celny. Piłka poza boiskiem. 3 celnie za 3. 27.